strefa zdemilitaryzowana powstała w 1953 roku po zakończeniu wojny koreańskiej. Strefa rozcina Półwysep Koreański pasem o szerokości 4 km i długości 238 km, przebiegającym w przybliżeniu wokół 38 równoleżnika. Po obu stronach strefy jest jeden z najbardziej zmilitaryzowanych obszarów na świecie, w którym skoncentrowano armie wyposażone w najnowocześniejsze środki rażenia, w tym broń nuklearną, biologiczną i chemiczną oraz środki jej przenoszenia. Obserwatorium Dora, skąd można obejrzeć północno-koreańskie miasto Gaesong. Pogoda nam jednak nie dopisuje. Leje deszcz, jest zimno i bardzo słaba widoczność. W strefie jest wybudowany w 2002 roku dworzec kolejowy Dorasan. Przebiega tu linia kolejowa, która miała łączyć Koreę Południową z Chinami, Syberią i dalej Europą. Brak porozumienia z północnym sąsiadem nie pozwala uruchomić tych połączeń. Ze strefy zdemilitaryzowanej wracamy do Seulu.